Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie w nowym roku, w 2023, w styczniu i tutaj jak zwykle w składzie Mirosław, ja. Tak. Czyli emeryt i człowiek pracujący, ciężko, mający kredyty, a ja bez kredytu. Ale za każdym razem jest... ale z małą emeryturą. Za każdym razem jest nie, o moich kredytach, ale... Tak, człowiek ale... dzisiaj nie może nic osiągnąć bez kredytu. Nic nie cieszy człowieka tak, jak ludzka krzywda. I proszę bardzo, Mirek, jest. Nie, bo to jest twoja zazdrość, mówi, że... Masz jeszcze 20 lat pracy do takiego wyniku jak moja emerytura, prawda, znaczy wieku emerytalnego. Bardzo proszę, mi nie przypominaj, ale no. Dzisiaj Mirek chciał wygłosić monolog i skierować go do Państwa, do drogich tej telewizji. Nie będzie to monolog, bo ja Ciebie znam, na pewno coś tam dopowiem. I dzisiaj ma być jakby troszeczkę bumerangiem, wrócimy do przejść. Tak, bo będzie taki... dialog jak w dzisiejszej polityce. Będzie o przejściach i o tych nieszczęsnych karach i mandatach, tak, jakie spadły tak, nam na nasze głowy. Rozmawialiśmy ostatnio właśnie o płynności ruchu w Suwałkach i tak sobie pomyślałem, nie, że te nowe przepisy, które weszły o przejściach i karach, to nie do końca uświadomiły Państwu, że są wyjątki, prawda, kiedy moglibyście pojechać, a nie jedziecie. Nie? Na przejściu właśnie dla pieszych. Ten wyjątek dotyczy przejść z tak zwanym azylem, czyli dwóch przejść, mimo że ona wygląda, że jest jedno. I tutaj ten temat udokumentujemy, bo Maciek mi obiecał, że dokręci takie obrazki tych przejść w Suwałkach i będziecie Państwo wiedzieli, o które przejścia nam chodzi. Natomiast ustawodawca, który wprowadził takie kary na przejściach i tak dalej, no to nie robił tego szkolenia, kiedy można pojechać, a kiedy nie można pojechać, tylko powiedział, pieszy wkracza na przejście albo ma zamiar wkroczyć, musi się zatrzymać. Otóż to nie do końca jest prawda i w przypadku tych przejść z azylem, czyli z wysepką, podwójnych przejść, to jeśli staniecie przed tym przejściem, zwolnicie, nie, staniecie, a zobaczycie, że z lewej strony waszej, na te pierwsze przejście po waszej lewej stronie wkracza pieszy. Mireczku, pierwszą połowę. Ja myślę, że ty chcesz mnie podpuścić względem mniejsza połowa i większa połowa, i pierwsza połowa, pierwsza druga. Połowa. No w każdym razie, jak wkracza z lewej, to wy przez te swoje przejście, prawda, znajdujące się z prawej strony, możecie ruszyć i przejechać, zanim on dojdzie do tego azylu. Natomiast jeżeli pieszy będzie stał z prawej strony i zamierzał wkroczyć, to nie, to musicie się zatrzymać i stać. Dlaczego o tym mówimy? Otóż mogłaby być większa płynność ruchu, gdybyście nie wystraszeni tą karą 1500 zł za nieprzepuszczenie, prawda, pieszego, nie zatrzymywali się na wszelki wypadek. Bo jeśli rzeczywiście ten pieszy już, czy tam dwójka pieszych, czy trójka z lewej strony zamierza wkroczyć na swoje przejście, wy stojąc, czy zjeżdżając z ronda, możecie pojechać. Już będzie o jeden, a czasem o dwa pojazdy mniej. Natomiast stojąc, blokujecie ruch wjazdu na rondo, albo blokujecie ruch z tyłu.
To tutaj też chyba zauważyli to nawet w zarządzie Drugi Zieleni, bo widziałem ostatnio ogłoszenie Urzędu Miasta, że tak będą modernizowane przejścia w Suwałkach, między innymi przy Urzędzie Miasta i pierwszym liceum tu naprzeciw kościoła też wprowadzi się ten azyl, co też pozwoli właśnie takie manewry wykonywać. I tu jest znowu uwaga do tego właśnie ustawodawcy, dlaczego żeście tych ludzi nie szkolili przedtem, nie wyjaśniali, tylko wprowadziliście to i karzecie. No ale do tych mandatów właśnie i do tych kar jeszcze wrócimy, również do ustawodawcy. Natomiast następnym tematem tutaj jest używanie świateł. Dzisiaj była bardzo duża mgła w mieście i zauważyłem dużo samochodów, które jechały na jakich światłach? Na światłach do jazdy dziennej. Proszę Państwa, za to będziecie słusznie karani. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, zwłaszcza niektórzy emeryci, prawda, bo też może nie mają takiej wiedzy o samochodach. Światła do jazdy dziennej, niestety, one europejskim dekretem zostały dopuszczone do używania z przodu bez świateł pozycyjnych z tyłu. Kiedy jest mgła lub ciemna, wyjedziecie na światłach do jazdy dziennej, to kierowcy z tyłu nie mają informacji, że wy w ogóle jakiekolwiek światła macie włączone, a przepis mówi, że w razie mgły macie mieć włączone światła drogowe, światła mijania, które świecą się zawsze ze światłami pozycyjnymi tylnymi i pozycyjnymi przednimi, albo światła przeciwmgłowe, które też muszą świecić się ze światłami pozycyjnymi. W związku z tym jadę dzisiaj przed godziną 14, przede mną zasuwa, prawda, Mazda, tutaj crossover, ten CX-5 chyba. Bez numerów rejestracyjnych, Mirek? Na numery BS oczywiście, tam dokładnie nie podamy, biała taka mówi i właśnie jedzie człowiek, rozumiecie, niedawno zakupiona. I jedzie człowiek właśnie, myślę, z tyłu nie ma żadnych świateł, a po prostu pewnie ma światła do jazdy dziennej. Mgła jak najbardziej, mijam go, zaglądam oczywiście. Światła z przodu się świecą, a z tyłu nie ma, bo on jedzie na światła do jazdy dziennej. Więc uczulam Was na to, bo za to jest mandat. Już nie mówię o tylnym przeciwmgłowym, które się włącza oddzielnie, ale przejrzyjcie, Wy, którzy tak może nie jesteście fanami samochodów, to przyjrzyjcie wszystkie te włączniki i te wersje sobie, bo niektórzy to w ogóle nie wiedzą, gdzie znajduje się włącznik do światła przeciwmgłowego tylnego, a one we wszystkich prawie samochodach w tej chwili są. Takie duże, czerwone światło się zapala z tyłu, żebyście byli widoczni z tyłu i żeby na Was nie najechali. Więc jeszcze raz przypominam, jak jest mgła, jak jest już ograniczona widoczność i jest zmierzch, nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej, tylko jeździmy na światłach mijania. I to jest dość ważny temat, no bo mogą Was za to ukarać. Ja bym jeszcze chciał dodać, Mireczku, korzystając z okazji, że nie umniejszając jeździ miejskiej, tak, to jeszcze mamy cykl jazd pozamiejskich. Dokładnie. Pozamiejskich. Który jest znacznie ważniejszy, bo tam większość. Wydaje mi się, że tam zagrożenie braku właśnie tych świateł czerwonych, bardzo rażących, intensywnych, typu przeciwmgielne, tylne, ich brak może spowodować, jakby już mógł nazwać na tej drodze globalną tragedię. I powoduje. I najlepiej to, wiecie, drodzy Państwo, żeby sobie obraz tego wszystkiego narysować i nakreślić, co się może wydarzyć, to odsyłam do internetu i tam można z takich tragicznych zdarzeń obejrzeć filmy, tak? One nie są przyjemne w oglądaniu i nic tam nie ma sympatycznego. I przeważnie się zaczyna delikatnie, że pierwszy pojazd najeżdża na ten poprzedzający, w wyniku, że tamten hamował lub coś się wydarzyło. I co dalej dzieje się? Dochodzi do zdarzenia, wysiada kierujący z pojazdu, idzie oglądać albo jeszcze kręcić telefonem, co tam się wydarzyło. I potem dojeżdżają kolejne auta, aż do momentu, kiedy ci ludzie skaczą przez bariery i uciekają, bo dopóki jeszcze jadą auta niskiej wagi, z niską prędkością, to jeszcze dohamuje, tylko się odbija. Ale już jak wjeżdża się żarówka w to zgrupowanie pojazdów, to już po prostu wszystko bryzga na zewnątrz, do wewnątrz i wychodzi jak z miksera. Także apelujemy.
naprawdę to jest przy tej pogodzie, zwłaszcza, bo pogoda jest teraz przez tydzień będzie właśnie taka niestabilna, będzie mglisto, deszczowo i tak dalej. Nie żałujcie tych świateł. Ja wiem, że wy tam mówicie, że no to alternator, większe obciążenie dla silnika, to pół litra więcej spali i tak dalej, i tak dalej. Ale czy wasze życie nie jest ważniejsze, prawda, od tego, prawda, zużycia paliwa? No. Ale jeszcze, korzystając, jeszcze mi się nas życia, bo to ja z życia opowiadam te wszystkie właśnie przykłady, że poszliśmy też w drugą stronę. Nie próbujemy sobie radzić w tych warunkach ciężkich, czyli gołoleć, ślisko, tak, nieodśnieżony teren, takiego ostatnio był tu. Zaraz do tego wrócimy. Głośny temat, ale nie w tym rzecz, żeby mówić o tym zasypanym drogach, tylko chodzi o to, że mi się ostatnio spotkałem się z takim komentarzem, jak jechałem do pracy, no i tam sąsiada prosiłem o pomoc i mówię, ale ty w domu? No ślisko było, mówi, to gdzie ja pojadę? No. No i takie mi przerażenie, czy ja taki jestem ryzykant, czy po prostu społeczeństwo troszeczkę sobie odpuściło, tak, odcinając takie no, wyzwanie, bo ja nie ukrywam, że gołoleć, ślisko, to jest w pewnym sensie wyzwanie i obciążenie dla organizmu, ale one wcale nie działa negatywnie, bo w tym momencie wytrenowujemy pewne nawyki, tak, hamowania, tego poślizgu delikatnego, uślizgu, wjechania, dohamowywania, na przykład z górki, kiedy jest gołoleć, to mi się często zdarza, że trzeba do pobocza zjechać. Ale tak? Tylko to dla człowieka do 50, żeby tak no, się uczyć. Po 50 już trudno tak się nauczyć, ale ja ci powiem. Co studia złotego dwojga złego, niech oni zostaną w domu i nie wyjeżdżają, bo jest ślisko. Bo po cholerę ma wyjeżdżać samochodem na zakupy do, bo tam akurat, prawda, jak go otwierali, była promocja i wypadła. Ale nie tylko mówimy, no, przecież to o mieście. Przecież też większość Suwalczan mieszka troszeczkę za miastem, tak? No to już niech wyjeżdżają. Mają jeszcze trochę parówek, chlebka i tak dalej, to niech nie wyjeżdżają, bo to tylko nieszczęście przyniesie. Zwłaszcza jak nie potrafią świateł odpowiednich włączyć, jak nie mają opon, bo niektórzy mają jeszcze letnie, albo nie umieją jeździć. To już się nie nauczą. Drodzy Państwo, emeryci już się nie nauczą. Mirosław odpowiedział na kluczowe pytanie, bo ja obserwując to, co się dzieje, jestem z takiego rocznika, gdzie musieliśmy sobie sami naprawiać samochody i nie wiem, jeszcze kupę innych rzeczy robić. A ja też. To mi się ta sytuacja obecnie kojarzy z tym, że jak jeszcze troszeczkę pożyjemy w tym takim lekkim świecie, to na chwilę nam organy zanikną. Zaczynając od nóg, rąk, po kolei do innych. No i to właśnie to jest Mirosława. Nie wszystkie w łóżeczku leżąc można jeszcze użyć organy. Nie ślisko nie jeździć. No dobra. Brawo, no. Ale przejdźmy jeszcze, bo to motoryzacja jest ważniejsza, bezpieczeństwo. Przejdźmy do tych wysokości mandatu. Jeszcze, no to ustawodawstwo nas zaskoczył, prawda? I powiem jeden przykład. Słuchajcie, przecież to się w głowie nie mieści, nie? Jeżeli my tam ogłaszamy, że tego złotego barana trzeba przyznać, to powiem o jednym przypadku, gdzie nie wiem, już nie tylko barana, ale trzeba dla ustawodawcy przyznać kara za kolizję 1500 zł bezwzględna. Minimum 1500 zł. I teraz wytłumaczę wam, co to jest kolizja. Otóż, drodzy emeryci zwłaszcza, bo macie mniejszą sprawę, jeśli dojedziecie sobie do drogi z pierwszeństwem przejazdu czy do rąk i będzie taki wypadek, że no troszkę będziecie się może mieli gorszy dzień i tak dalej i wysuniecie przód samochodu, troszeczkę wysuniecie sobie na drogę z pierwszeństwem przejazdu, ale staniecie. Ale będzie jechał jakiś tam sobie samochód szybszy i prawda, będzie sobie w smartfona patrzył albo w coś, a może blondynkę jakoś tam zobaczy i tak dalej. I nie odbije, tylko lekko was szczepnie po zderzaczku, prawda? I boczek jego albo przedni zderzaczek zostanie zarysowany i teraz on mówi, że czuje się źle, w sensie, że ta szkoda nie zostanie pokryta i wzywa policję. Słuchajcie, jak on wezwie policję, to on będzie miał tylko zarysowany zderzaczek albo boczek, wy też, ale wy będziecie sprawcą wypadku i wiecie, że kolizji, bo wypadek to wiadomo, ma zupełnie nadwyższenie, tak się tego, kolizji, czyli żadne szkody, można powiedzieć, lekkie szkody materialne, czasem można by było to spastować. Jeżeli zostanie wezwana policja, wy 1500 zł mandatu. A punktów? Słuchajcie, jeszcze plus punkty
za kolizję chyba 5 czy 3. 5 chyba, 5. Nie wiem. I słuchajcie, jak można ustanowić prawo, że nie ma tutaj gradacji kary? Przecież kolizja to może być rozbity samochód, prawda, wystrzelone poduszki i tak dalej i nie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, bo nie ma jakichś ofiar tam w ludzi, a kolizja może być tak, jak przedstawiłem. A tutaj bez względu na to, jeżeli zostaniecie uznani za sprawcę wypadku, kolizji, jest 1500 zł. Mireczku, nie mniej jak 1500 zł. My, że w tej branży, to wiemy, że za taką kolizję, zarysowanie zderzaka, to ludzie tracą prawo jazdy do wyjaśnienia przez sąd tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bo jak przyjedzie głupi policjant, to zabierze, zatrzyma prawo jazdy, tak, bo to inaczej nie mogę. No kto? Za coś takiego, żeby zatrzymać komuś prawo jazdy, to wiesz, to trzeba być... Ale tak się zdarza. Mieć przełożenie, że tak powiem, tak się, w głowę w niewłaściwym kierunku. Tak się kierunku. Zdarza i tutaj no często się spotykamy. Słuchaj, właśnie z tym ze względu na pracę. Oczywiście, ty masz te sygnały, tak, i tak dalej. Ale nie dlatego, że ktoś mi skarży się, tak. Tylko że ludzie jak przyjeżdżają do prowadzenia. Ale ja się pytam, słuchaj, no jaki jest cel w tym wszystkim? Gdzie jest rozsądek? Przecież jak to my mamy mieć nastawienie do władzy odpowiednie, kiedy zostajemy, że tak powiem, zostanie takiemu emerytowi zabrana czasami cała emerytura z powodu tego, że on popełnił lekki błąd. Czemu akurat emerytów? No bo może mieć, bo myślę, że inni ludzie zarabiają więcej, ale są u nas emeryci, co mają te emerytury 1500 zł. To musi być lobbowanie, nie wiem o co chodzi. Na rzecz emerytów. Ale emeryci to są, to wszystkim. Są sprawcami, potencjalnymi sprawcami wypadku. Weź dla takiego emeryta 1500 zł, no i dla człowieka, który ma... Powiedzmy, duży... Kredyt. Duży... Masz czego z kredytu, bo może zapłacić. Duży kredyt. No i to jest właśnie takie. 1500 zł. Słuchajcie, starajcie się tak. Po pierwsze zawsze mieć tą kamerkę, bo to zawsze czasem może pomoże. Ja nie wiem, czy sprawa w sądzie, jakby dotarła do sądu, to byście nie dostali mniej jak te 1500 zł. Jakbyście mieli, pokazali, że macie tam niską emeryturę i popłakali. Ale... Bo ja jednak jeszcze ciągle wierzę w te sądy. Natomiast no, to przykład skrajny, który tutaj wam pokazałem, że przepisy u nas po prostu działają czasem jak te uderzenie młota. Nie? To tak jak kiedyś liznąłem trochę prawa, byłem na takim wykładzie teorii państwa i prawa i wykładowca mówi, państwo to jest taki młot, maczuga, żeby walnąć obywatela, prawda, i przywołać do porządku. Tak ono jest zorganizowane, prawda. I w tym wypadku dostajecie niestety tutaj... Wracając do punktu, mi przypomniałeś, rozmawialiśmy ostatnio z fachowcem w tej kwestii, wspomniał mi oczywiście szczegółów, nie znam, że jest taki pomysł, projekt właśnie odpisywania punktów karnych, tak? Tak. Dla posiadaczy nadal projekt, tak. 24 punktów, tak? Miałby on polegać na 3-dniowym szkoleniu. Tu mnie zdziwiło, bo propozycja wartości tego szkolenia to jest po staremu 500 zł. To wydaje mi się, że na pewno to zostanie zmienione. 3 dni, nikt nie będzie chciał szkolić za tyle i nikt nie przyjdzie na to szkolenie z obsługi, wydaje mi się na 100%. Ale jest pomysł taki, że te punkty po tych 3-dniowym szkoleniu zostaną przywrócone do punktu wyjścia, czyli będzie ich 0 i czas, przez jaki nie będą odpisywane, to jest okres 5 lat. I teraz wracając do tej sprawy gołoledzi w Suwałkach, co to i otwierali i ci emeryci nie mogli dojść do tego, czy pojechać, bo była ta gołoledź, to powiem ci tak. Różne tam były głosy, czytałem i tak dalej, no i ciągle te komentarze na Facebooku. Tak myślę sobie, z tych wszystkich takich komentarzy wynika jedno, że ludzie spodziewają się cudu, że jeśli jest gołoleć, która wystąpi o 4 rano, to oni o 8 rano będą mogli jechać po czarnych drogach, po chodnikach, ale jednocześnie też swojego chodnika, który myśl przepisów przed swoim domem mieli posypać, nie wstali rano, nie posypali. Też nie ułatwili. Ale muszę powiedzieć, że jeśli cały czas odzywają się wtedy jakieś głosy przez ileś dni, że trzeba zmienić człowieka zarządzającego tym, prawda, odśnieżaniem i tam odlodzaniem, to pytam się, a jak następny przyjdzie, to od razu się polepszy?
zanim on pozna ten temat, to nie po takiej gołoledzi będziecie. Ale chodzić. Czy to się nie wpisuje, drodzy Państwo, w to wszystko, co przed chwilą wspomniałem na temat ukształtowania? No, w większości się wydaje, że zdalnie to się załatwi wszystko. Tak. Zdalnie się nie załatwi nic, bo jak, na dole Heniek masz. Nie podrzuci do pieca w pecu, to nic zdalnie nie zadziała. Tak jest. Jak kierowca nie dowiezie do któregoś z kontu towaru, to zdalnie nic nie zadziała. Jak kierowca, spedytor nie dowiezie paczki, to zdalnie też z niej nic nie wyjmiesz. Dokładnie. No, z miłym akcentem, wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia, abyśmy się zobaczyli w tym samym gronie wszyscy.